Dzień dobry, w niedzielę, poranna kawka. Ja właśnie sobie dokleiłam świeże rzęski, teraz sobie robię brwi i powiem Wam, że muszę się trochę podmalować, bo jestem po prostu taka, twarz jest blada, dekolt jest tak jeszcze ładnie opalony. Dzisiaj będę robiła sobie peeling i będę się opalać samoopalaczem, bo no niestety, tak wygląda moja skóra, tak ogólnie normalnie. Jest blada i ma takie właśnie przebarwienia, no takie prześwity różowe. Dobra, zaczynamy vloga. Niedziela, powiem Wam, że weekend naprawdę bardzo fajnie, tak sympatycznie. W sobotę oczywiście z rana praca, a później w końcu grill. Taki zaległy, który już był tak przekładany i bałam się, bo wczoraj, no, brzydka była pogoda, padało, były burze, ale na szczęście tak do godziny tej 16, kiedy właśnie rozpaliliśmy grilla, no to się fajnie wypogodziło i nawet Antosia nam bardzo długo towarzyszyła, bo prawie po 21 chyba poszła dopiero spać, czy 22 nawet, także tak bardzo fajnie i sympatycznie posiedzieliśmy, no i miło czas po prostu spędziliśmy. Plan na dzisiaj jest taki, że dzisiaj w Tuchowie u nas jest taki piknik Motorock Festival. On jest co roku i planujemy się właśnie wybrać. Oprócz tego muszę Wam powiedzieć, że ten tydzień, ten od poniedziałku, tak myślę właśnie jutro, no muszę ponadrabiać naprawdę sporo rzeczy. Mam do nagrania 3 filmy przy współpracy właśnie z różnymi markami i to są takie już naprawdę ostateczne terminy, kiedy no, mam czas na dobrą sprawę do końca czerwca, ale powiem Wam, że nie lubię zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, więc no, pasuje po prostu, wiecie, ogarnąć się. A teraz, zanim się będę ogarniać, to właśnie chciałam Wam, dziewczyny, przypomnieć o bardzo ważnej rzeczy, jaka jest w pielęgnacji, czyli mocne nawilżenie i odżywienie naszej skóry. Dziewczyny, moje drogie, zwłaszcza właśnie teraz, kiedy mamy taki dosyć ciepły okres, słońce ingeruje na naszą skórę, w naszą skórę. Bardzo często mamy tą skórę teraz w okresie, kiedy takie jest mocne słońce, podrażnioną, przesuszoną. Staramy się oczywiście chronić przynajmniej twarz przed słońcem, żeby za bardzo nie oddziaływały promienie słoneczne na naszą skórę, bo wiadomo, że one przyspieszają procesy starzenia. I ja Wam chciałam przypomnieć, dziewczyny, o tej serii kolagenowej z marki Nobel Health. Ja cały czas używam, cały rok na dobrą sprawę tych kosmetyków, ale muszę Wam powiedzieć, że kiedy zbliża się okres właśnie takiego, no wiosna, już na dobrą sprawę wiosna, jak kiedy mamy coraz więcej tego słońca i to słońce dosyć mocno świeci, razi i oddziałowuje na naszą skórę, no to bardzo, bardzo lubię używać właśnie ten tonik i nie zliczę, ile butelek już zużyłam. Właśnie przed chwileczką nawet była u mnie teściowa powiedzieć, żebym jej go domówiła, bo jej się kończy. Tutaj mamy, dziewczyny, w tym toniku przede wszystkim mamy aloes pantenol, który bardzo ładnie koi i łagodzi skórę. Mamy oczar wirginijski i ekstrakt z szałwii lekarskiej. To są dwa takie składniki aktywne, ekstrakty roślinne, które przede wszystkim bardzo fajnie regenerują i tak jakby naprawiają naszą skórę. Chronią ją właśnie przed takimi podrażnieniami. Jeżeli macie cerę właśnie nawet taką wrażliwą, problematyczną. Ogólnie cały rok używamy tego typu produktów. Ja też używam właśnie cały rok, natomiast chciałam się tutaj skupić na tym toniku, bo wiem, że teraz mnóstwo osób się opala przede wszystkim. Czy chcemy, czy nie chcemy, to się opalamy. I ja mówię, że zawsze do torby na wakacje bierzemy tego typu produkty. Ten tonik ma 200 ml, on jest naprawdę bardzo wydajny i on zostawia skórę taką, powiem Wam, zostawia taką bardzo fajną, kojącą powłokę. To nie jest taki tonik, który się wchłonie i nic nie czujecie na skórze. On tworzy taką bardzo fajną barierę ochronną na naszej skórze. No i wiadomo, że ten tonik oczywiście, dziewczyny, możecie używać na całe ciało. Jeżeli opalicie sobie plecy i czujecie, że faktycznie już te ciało Wasze tak trochę, że tak powiem, no, spiekło się, no to wiecie co, to jest najlepsza opcja do takiego fajnego ukojenia naszej skóry i ja właśnie ten tonik bardzo często
w takim sezonie letnim używam. No i wiadomo, że używamy, tonizujemy skórę przed każdą pielęgnacją. Czyli na przykład tak jak ja teraz będę się pielęgnować, bardzo, bardzo dobrze tonizacja skóry wspomaga kolejne etapy pielęgnacji, jeżeli chodzi o wchłanianie składników aktywnych. Skóra, kiedy jest sucha, nie wchłania tak dobrze składników aktywnych zawartych w kosmetykach, aniżeli taka właśnie dziewczyny, och, mocno stonizowana. Kiedy skóra jest tak fajnie stonizowana i lekko wilgotna, ona wtedy dużo lepiej wchłania składniki aktywne. Bardzo serdecznie Wam, dziewczyny, też polecam te serum kolagenowe właśnie z Noble Health. Tutaj mamy hydrolizowany kolagen. I dziewczyny, kiedy skóra jest właśnie tak fajnie stonizowana, to dużo lepiej wchłania właśnie składniki aktywne zawarte w Waszej pielęgnacji. Ja to serum bardzo lubię z tego względu, że ono jest niesamowicie lekkie. I tak jak na przykład w okresie jesień-zima, lubię pod makijaż nawet nałożyć coś troszeczkę bardziej treściwszego. Tak w okresie letnim, powiem Wam, że ja nie lubię mieć za dużo wszystkiego na twarz nałożone. Tak samo jak jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację. Latem taka bardziej bogata i treściwa pielęgnacja u mnie to jest na wieczór, ale rano ja lubię coś takiego konkretnie leciutkiego. No i to serum właśnie takie jest. Ono jest niesamowicie leciutkie, na bazie wody, więc ono jak się wchłonie, zostawia skórę taką, patrzcie, delikatną, świetlistą. Pamiętamy również, że przeciągamy naszą pielęgnację, jakąkolwiek nakładacie na szyję i na dekolt, żeby ta pielęgnacja była taka, wiecie, na bogato, nie ograniczamy się tylko tu do twarzy, tylko właśnie przeciągamy dalej. I wracając właśnie do tego serum, ono też się świetnie sprawdzi dla cery suchej, dla cery delikatnej, wrażliwej, a także pod makijaż jako baza. Wiecie, bo ja już Wam też niejednokrotnie właśnie wspominałam o tym, że ja pod makijaż jako tako nie stosuję takich baz, wiecie, dedykowanych, nie wiem, baza matująca, rozświetlająca i tak dalej. Mam oczywiście, ale używam bardzo rzadko. Zawsze wolę nałożyć sobie fajną pielęgnację, nawet jakiś krem rozświetlający, jeżeli chcę coś rozświetlającego pod makijaż. Także polecam Wam bardzo serdecznie to serum. Ono zostawia skórę taką, mam wrażenie, bardzo fajnie napiętą. Teraz już natomiast nie będę nakładać więcej, bo nałożyłam tonik i nałożyłam serum. Ale polecam Wam, dziewczyny, też wypróbować sobie właśnie te kremy z Noble Health. Dawno o nich nie wspominałam, więc myślę, że przy niedzieli, kiedy sobie tak siedzę teraz i będę się ogarniać, kilka słów mogę Wam o nich opowiedzieć. Przede wszystkim bardzo ładne opakowania. Wiecie, że ja na to zwracam uwagę i myślę, że każda kobieta zwraca na takie coś opakowania. Bardzo ładne szklane słoiczki z taką pozłacaną zakrętką. Mamy krem na dzień i krem na noc. Krem na noc jest z ekstraktu z kawioru, ma kolagen i bakuchiol, czyli takie składniki właśnie totalnie anti-aging, przeciwstarzeniowe. Natomiast krem na dzień, on zawiera tutaj kwas hialuronowy, kolagen oczywiście i ekstrakt ze sproszkowanych pereł, przez co właśnie ten kremik jest taki bardzo, bardzo lekki, rozświetlający. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że zarówno ten krem na dzień i krem na noc, one i tak jako tako dla mnie w okresie takim letnim są zdecydowanie za ciężkie na dzień. Ja lubię, kiedy na mojej skórze z rana, właśnie jak są takie ciepłe dni, jest naprawdę minimalna ilość kosmetyków bogatych, oczywiście w różne składniki aktywne, natomiast kiedy one nie zostawiają na skórze żadnej takiej ciężkiej powłoki. To serum jak się wchłonie, to mam wrażenie, że ta skóra jest na dobrą sprawę. Sucha, leciutka, delikatna, natomiast ten krem faktycznie zostawia taką fajną powłokę, taką barierę właśnie nawilżenia. Jeżeli stosujecie kremy i sera, to wiecie, jaka jest właśnie różnica między serami a kremami, że kremy są już dużo bardziej właśnie takie treściwe i gęste i faktycznie mocniej je zazwyczaj czuć na skórze. Natomiast jeżeli macie właśnie cerę taką suchą, przesuszoną, napiętą właśnie przez słońce, kiedy Wasza skóra bardzo często łapie promienie słoneczne i robi się ta skóra taka, mam wrażenie, czasami napięta, taka, wiecie, naciągnięta, że czujecie takie uczucie ściągnięcia, to te kremy świetnie się Wam sprawdzą i powiem Wam, że one są do każdego typu cery, również mogą je nasi panowie używać, bo to jest taki totalnie uniwersalny kosmetyk na dobrą sprawę dla każdego, ale ja je bardzo lubię i bardzo Wam, dziewczyny,
Serdecznie polecam. Także u mnie dzisiaj pielęgnacja, tonik i serum. No i zabieram się teraz za makijaż. Ja przypominam Wam, dziewczyny, że z moim kodem na profilu Noble Health macie minus 20%. Aktualnie właśnie te dwa produkty nie są objęte żadnym rabatem, więc możecie je złapać 20% taniej. To Wam tutaj linkuję i ja się zabieram za brewki. I zrobię brewki i wrócę do Was tu z makijażem, to się ogarniemy. Położyłam sobie, dziewczyny, sukienkę. To jest sukienka Sinsay, chyba z ubiegłego roku. Ogarnęłam sobie tylko brewki, tak byle jak na razie włosy podpiłam. Będę robić sobie makijaż i serdecznie Wam polecam ten podkład na lato. Nie powiem, bo Supreme Skin też uwielbiam. Natomiast Supreme Skin jest faktycznie takim bardziej długotrwałym podkładem. Nie jest za ciężki. Ale jakoś, kurde, ja jestem totalnie zakochana właśnie w tym podkładzie. Ja mam 06 i on mi się sprawdza po prostu świetnie. O, widzicie? Patrzcie, o tak, jestem nieopalona. To jest właśnie kolor taki lekko opalony i ta szóstka u mnie sprawdza się najlepiej. Także zrobię sobie taki szybciutki makijaż. No i dzisiaj chyba w tej sukience, dziewczyny, pojadę. Będę śmigać. I mam zamiar jeszcze później, dzisiaj mamy Dzień Taty, więc zaprosić w imieniu dziewczynek tatę może na jakąś pizzę po południu, nie? Dajcie znać, jak Wam weekend mija. Myślę, że tego vloga będziecie widzieć, a jeszcze postaram się dzisiaj wrzucić. Także po południu taka niedziela z nami, ale taka, wiecie co, bardzo, bardzo, bardzo na luzie i na spontanie. Antosia na szczęście już nic ją nie swędzi, więc odpukać. Bardzo fajnie znosi ospę. Patrzcie, tak wygląda z daleka właśnie ten podkład. Jest taki bardzo ładny, świetlisty. Na czole jeszcze nic nie mam, ale to sprawdza się świetnie, dziewczyny, jako baza pod makijaż, bo mam skórę taką rozświetloną. Czuć, że jest faktycznie nawilżona, ale nie jest taka klejąca. Ja w lecie nienawidzę lepkości na skórze. Jeszcze tylko dłonie pasowałoby sobie opalić. Dobra, ogarnę się szybko. W ogóle to muszę Wam powiedzieć, że mi przyszło zamówienie z Sinsay. Nowe. Ale to pokażę w następnym filmie. I tak jak spodziewałam się, słuchajcie, przyjdzie lato, to tych vlogów jakoś tak mam wrażenie, że się mniej pojawia, bo jest po prostu ciepło. Czasem się nic nie chce. Ale nie jest źle. Dobra, ogarniam się szybciutko i do Was wrócę. Ale piękny! A my przyjechaliśmy do Was z Wieliczki. Przy okazji zapraszamy do naszej kopalni soli, kto nie był. Zagramy dzisiaj dla Was 5 utworów. Tasia, pokaż medal. Pierwszy. A za co ten medal jest? Za malowanie albo za malowanie. Pierwszy z utworów nosi tu Nigdy Więcej, jest to utwór, który... Zabieram się za ten makijaż. Mam ochotę na taką wieczorną, konkretniejszą pielęgnację z tego względu, że dzisiaj będę się opalała samoopalaczem. Więc zanim się opalę samoopalaczem, już sobie teraz zmyję makijaż, rzęski sobie świeżo dokleiłam, bardzo ładne. Muszę Wam powiedzieć, że te sobie muszę zamówić. Jak macie ten klej bondingowy, czyli do tych rzęs bondingowych, to ja Wam na dole podlinkuję takie małe opakowanie rzęsek. One są po prostu rewelacyjne. One są nie takie typowe kępki, tylko są takie odrobinkę dłuższe, że na dobrą sprawę, słuchajcie, przykleicie 4-5 tych takich kępek i macie taki ładny wachlarz. Ja sobie je muszę po prostu domówić. One były zamówione chyba z Shein. Także słuchajcie, takie naprawdę za grosze. Skończyły mi się olejki do te makijażu. Niestety, nad czym ubolewam, także muszę sobie zrobić jakieś zamówienie. Ale powiem Wam, że ten żel też się świetnie sprawdza do zmywania makijażu. On nawet właśnie rozpuszcza taki mocniejszy makijaż. Co prawda ja dzisiaj mam nałożony ten podkład z Eveline. Powiem Wam, że jak jest dobrze przypudrowany, ja dzisiaj użyłam tego pudru z PAEZE, ten nowy, ja Wam powiem, że ten puder jest zarąbisty. Ja dzisiaj nie robiłam żadnych poprawek,
Okulary przeciwsłoneczne też miałam dłuższą chwilę na nosie tam na mieście i powiem Wam, że to wygląda przepięknie, naprawdę zarąbisty jest ten podkład. Podkład i puder, dobra, zmywam makijaż i zabieramy się za pielęgnację. No teraz może to, słuchajcie, nie wygląda za rewelacyjnie, ale popatrzcie, jak ten żel właśnie domywa nawet dziewczyny makijaż. Ja go, jak faktycznie nie mam już, bo mi się pokończyły wszystkie, nie wiem, olejki i tak dalej, to zawsze sobie tym najpierw rozpuszczam makijaż, myję i później jeszcze taką czystą skórę lubię sobie właśnie tym żelem umyć. Także polecam Wam go sobie wypróbować. Dziewczyny, on może faktycznie, te kosmetyki z Elever nie należą do jakichś takich, wiecie, niszowych, drogeryjnych marek, natomiast one są naprawdę dobre i naprawdę bardzo wydajne. Także możecie sobie zawsze skorzystać z mojego kodu rabatowego, jeżeli interesuje Was dany kosmetyk Elever. A ja tu jeszcze tylko przypomnę, że aktualnie jest dalej promocja na samoopalacz Joyce & Mousse.